Dobry wieczór, godzina 20:00 w poniedziałek i widzimy się na Lean Life Tonight. Bardzo się cieszę, że już się, nawet nie powoli, ale bardzo szybko zbieracie. Widzę, że już połowa osób zadeklarowanych już jest. Dajmy sobie chwilę, żeby Facebook wysłał do Was wszystkich powiadomienia. Tradycyjnie zapytam, czy wszystko dobrze słychać i czy wszystko dobrze widać, dobra? Dzisiaj dodatkowo mamy takie wydarzenia bardzo mocne pogodowe na Dolnym Śląsku. Jest potężna ulewa, potężna wichura, pioruny, świata nie widać. Zerwało się to 15 minut temu. Mam nadzieję, że nam to nie zaszkodzi tutaj, że będziemy bez przeszkód mogli spędzić ten wieczór. Słuchajcie, dajcie znać, dobra? Czy wszystko jest w porządku, czy wszystko słyszycie i czy wszystko widzicie. I oczywiście tradycyjnie chciałbym Was zapytać, skąd dzisiaj nadajecie. Napisała chyba Żmija napisała, że wyjątkowo z Warszawy, bo Żmija nie jest z Warszawy. Żmija dba o swoją prywatność, więc ma takie fajne konto Żmija Żmijewska. Znamy naszą koleżankę. Słuchajcie, trochę klatkuje, pisze Miłosz. Słuchajcie, nie wiem dlaczego miałoby klatkować. Mamy 720p i tutaj w HD wszystko sobie ładnie wychodzi. O, Szymon pisze, że jest ok. Także super. Dobra, jest Igor, cześć Igor, jest Krzysztof z Wrocławia, widać i słychać bardzo dobrze, się cieszę, jest Miłosz, nasz gość z zeszłego dnia, Miłosz z Łodzi, Miłosz w pracy, czyli z Łodzi, dobra, to wszystko jasne. Żmija wraca jutro do Zabrza. Dobra, słuchajcie, dzisiaj temat wydawałoby się, że banalny, a ja się czasami nad nim zastanawiam bardzo mocno, jak spotykam ludzi, którzy dotykają tych rzeczy, mam na myśli czas cyklu i czas taktu, jak je traktują w firmach, do czego ich używają, co z nimi robią i jak wykorzystują de facto i czy w ogóle wykorzystują, bo czasami to jest bardzo dziwne wykorzystanie, o takim wykorzystaniu przykładowym Wam dzisiaj powiem. Zanim zaczniemy, słuchajcie, napiszcie tylko dwa słowa. Czy kto z Was wykorzystuje u siebie w procesach czas taktu? Czas taktu. Ja zobaczę Wasze odpowiedzi za kilkanaście sekund, bo takie mamy opóźnienie, ale jestem bardzo ciekawy, czy stosujecie, czy używacie. Ja Wam powiem, że jak ja dzisiaj wchodzę do firm, które proszą mi o jakieś wsparcie w optymalizacji, w poprawie swoich procesów, to praktycznie nie widzę czasu taktu. Praktycznie go nie ma, praktycznie to się nie dzieje, żeby ktoś nawet był świadomy tego. Czas cyklu, oczywiście wszyscy mają czasy cyklu, wszyscy wierzą, że czas cyklu trzeba skracać, że on musi być jak najkrótszy, tak, bo musimy sprawnie produkować, sprawnie dostarczać naszym klientom to, co oni potrzebują. I mnóstwo osób się nad tym łapie, że to tak ma być. Miłosz pisze, że jak najbardziej od wielu lat. Pan z Wami, to też jest bardzo ciekawa ksywa, kolega z Warszawy, tak stosujemy, Patrycja tak. No, jestem bardzo ciekawy. Słuchajcie, napiszcie, tak? Jeżeli nie stosujecie, to napiszcie, czy nie stosujecie, dobra? Może sobie jakieś taką sondę zrobimy na grupie. Słuchajcie, jesteśmy tak. Jesteśmy w trzech miejscach w tej chwili. Jesteśmy na fanpage'u Lean jest dla ludzi. Jesteśmy w grupie Niech Lean będzie z Wami. I jesteśmy w grupie zamkniętej Masterclass Lean Expert. Ten, kto jest w grupie Mistrzów Lean, ten wie, że to jest specjalna grupa dla uczestników programu rozwojowego, który wystartował 2 tygodnie temu i zajmujemy się praktycznie Leanem od samego początku, a tak naprawdę zagłębiliśmy się jeszcze 300 lat wstecz, żeby zrozumieć, skąd ten Lean się wywodzi. Mariusz pisze, że czas operacji. Dobra, słuchajcie, zaraz będziemy wchodzić w szczegóły. Ja mam dzisiaj przyjemność porozmawiać z Wami z gościem. Z gościem, którego mam nadzieję, wszyscy znacie. O, proszę bardzo. Gość dzisiaj będzie występował ze zdjęcia. Taki ładnie ubrany, w wyprasowanej koszuli, zaczesany. Tak jak ja, bardzo podobnie. Kolega Zbyszek jest zaczesany. To jest oczywiście żart, bo Zbyszek nie będzie występował ze zdjęcia. Zbyszek jest z nami. Pozwolę sobie go tutaj uruchomić. Cześć Zbyszku. O, już Cię wszyscy widzimy. Dobry wieczór. Cześć Zbyszek. Cześć Krzysztofie, witajcie wszyscy. Zbyszek Kowalski, Clean Support. Zanim zapytam Cię Zbyszku, dlaczego Clean, czy to jest C, czy to jest C, co z tym Clean jest na początku, to powiem Wam, że
Zbyszka kojarzę z trzema słowami: Lean, Kaizen i Six Sigma, tak? Gdzieś te wszystkie, te trzy elementy się w tym, co Zbyszek robi i co można dostrzec w jego działalności, się przewijają. To ukierunkowanie na myślenie procesowe, to ukierunkowanie na klienta, pracownika, no i oczywiście usprawnienia przy wykorzystaniu tych, można by powiedzieć, że trzech pojęć, bo niektórzy rozróżniają, że to są trzy różne pojęcia. Mam nadzieję, że Zbyszek nam zaraz dopowie. Chciałbym, żeby najpierw, chciałbym zrozumieć, co to jest ten clean, dlaczego on jest clean, że support to oczywiście się domyśla. Okej, słuchaj, jeżeli chodzi o samą nazwę, to jest taka nazwa, która mi już tam od wielu lat gdzieś tam po głowie krążyła. Kiedyś byłem typowym freelancerem. Natomiast clean, więc to konotacja jest dwukierunkowa. Pierwsza brzmienie angielskie, a więc clean, rozumiany jako czysty, czysty, pozbawiony marnotrawstw. Prost. Taka była intencja. Super. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiednik polski clean, to jest takie dwuwymiarowe. Pierwsze to jest, ja lubię zgodnie z duchem Kaizen negować obecne status quo. Ja mam wielką frajdę wtedy, kiedy mam okazję poznawać procesy, uczyć się ich, kiedy wbijać ten clean właśnie po to, żeby powiedzieć, słuchajcie, tu jest wielki potencjał do doskonalenia. Druga zależność tego cleanu jest wtedy typowo zgodnie z cyklem PDCA albo z D-Make'iem, jeżeli chodzi o Six Sigma, kiedy już wprowadzimy zmianę i musimy te zmiany podtrzymać, więc wtedy wbijamy ten clean na podtrzymanie zmiany po to, żeby to, co wspólnie wypracujemy, żeby utrzymało się w przyszłości. Ale to jest świetne. No na to nie wpadłem. Powiem ci szczerze, dzisiaj się zastanawiałem w ciągu dnia. Tak, kiedyś zawsze przyjmowałem ten clean jako właśnie tą czystość, taką nieprzekombinowaną. Ja sobie to tłumaczyłem, a nie znałem twoich intencji. Tłumaczyłem sobie jako nieprzekombinowany lean, taki po prostu czysty, taki prawdziwy, nie? Taki nie. Ale podoba mi się ta interpretacja, że pozbawione marnotrawstwa i tak dalej, to wszystko, ale że wbijanie klina, czyli kwestionowanie status quo, no proszę bardzo, jak najbardziej, oczywiście, super mi się to podoba. No a na co dzień Lean, Kaizen i Six Sigma, tak? Tak, wiesz co, ja generalnie jestem, moja przygoda z usprawnieniami rozpoczęła się od Six Sigmy, więc chyba tak naprawdę w tym moim serduchu, to serducho jest takie podzielone na takie dwie, może trzy części. No, typowy D-Make Six Sigma, bo od tego rozpoczynałem. Po prostu jestem zakochany tutaj w tym podejściu, w tej metodzie. Pewnie dlatego też, że charakterologicznie jestem niebieski, więc liczby, dane, analiza, jestem z wykształcenia ekonomistą, więc ta Six Sigma, ona była takim naturalnym zwieńczeniem mojej wieloletniej drogi. Natomiast no, Six Sigma była czymś, co mi nie wystarczało, albo inaczej, potrzeby klientów, potrzeby różnego rodzaju zadań wymuszały tak naprawdę rozwój w kierunku innych metod doskonalenia. No i najpierw był Kaizen, a w zasadzie Kaizen czy Lean to jest w ogóle ciekawa dyskusja, myślę, na osobny live już kiedyś z Szymonem Sołtykowskim, z Miłoszem na ten temat dyskutowaliśmy. Mam nadzieję, że sprowokujemy Was kiedyś do tego, czym się różni Lean od Kaizen. To jest taka droga, której ja cały czas szukam. Zgadzam się. To jest duży temat na zupełnie osobne, dedykowane spotkanie. Może właśnie już się w tej chwili prawie że umówiliśmy to spotkanie ze Zbyszką w przyszłości, nie? A jeżeli nasi słuchacze, Krzysiek, mogą się podzielić swoją perspektywą, w jaki sposób rozróżniają Lean od Kaizen, będzie to, myślę, że ma taki miły input, jeżeli chodzi o to, co się może w przyszłości wydarzyć. Super, to ja zapraszam teraz, żebyście podali informacje w komentarzu. Słuchajcie, a wpadłem na taki pomysł, że może, żeby was do tego zmotywować, to może jakiś prezencik byśmy wam dali. Ja tutaj ze Zbyszkiem przed naszym wejściem rozmawialiśmy o książkach, które mamy i zauważyłem, że mam tych książek niektórych podwójne egzemplarze. I myślę, że to byłaby fajna motywacja. Słuchajcie, na przykład taka. Droga Toyoty do doskonałości w usługach. Usługach, tak? Czyli w tym linie, którego podobno nie widać. Gruba książka, taka księga, nie? Ale I rewelacyjna. świetna jest. I słuchajcie, mam teraz propozycję. Zbyszku, chciałbym Ciebie mianować jurorem w dzisiejszej zabawie. Nie będzie, Okej. nie będziemy losować. Wybierzemy najciekawszy komentarz, w którym Wy napiszecie, czym się różni według Was Lean od Kaizen. Albo Kaizen od Lean. A jeżeli się nie różnią, to dlaczego się nie różnią? Dobra? I ja dzisiaj poproszę Zbyszka o wybranie już po naszym spotkaniu, żeby na spokojnie, żeby sobie przejrzał komentarze, a jutro rano damy informację, kto dostanie tą piękną książkę. Jutro ją zapakuję, włożę do paczkomatu, będzie mi tak najwygodniej i ona poleci do jakiejś osoby. Dobra? Zbyszku, podejmiesz się tego wyzwania, bycia jurorem dzisiaj? Z wielką chęcią. Super. Dobra.
O książkach będziemy jeszcze dzisiaj na końcu rozmawiać, ale przecież my mamy dzisiaj temat do omówienia. Temat cycle time kontra tag time albo versus tag time, jakbyśmy tego nie nazwali. Dlaczego zatytułowałem tak to spotkanie? Powiem Wam szczerze, że to spotkanie początkowo miałem poprowadzić sam. Miałem taką ideę, że opowiem o pewnej historii sprzed wielu, wielu lat, kiedy pracując w dużej firmie motoryzacyjnej, będąc w pozycji dyrektora produkcji, byłem w permanentnej walce z dyrektorem finansowym naszej firmy, naszego zakładu, który uważał, że tag time to jest jakiś wymysł linowców, jakaś wirtualna rzecz i my tam sobie głowę zawracamy jakąś taką książkową wartością. Dla niego istotne były czasy cykli, cycle time. On mówił: Krzychu, ja do mojego Excela muszę wpisać czas cyklu, to mi pokazuje, czy my mamy capacity, bo to myśmy mieli tam corpo language oczywiście, więc rozmawialiśmy w takim żargonie, że on to wrzuca do Excela, wyskakuje mu capacity, czy my jesteśmy w stanie przyjąć zamówienia, zrealizować zamówienia od klienta, tak? I ten piękny Excel, mega duży Excel, przyjmował tylko czas cyklu, on nie przyjmował czasu taktu w ogóle, tam nie było takiej komórki, tak? I ten mój kolega no, bardzo się długo opierał jakby próbie nawet zrozumienia, o co mi chodziło, o co chodzi w tag time'ie. Na marginesie powiem Wam, że też bardzo mocno się opierał temu, żeby zobaczyć procesy i zejść. To całe 12 miesięcy, odkąd przyszedł do firmy, zejść, ponieważ jego biuro było wyżej, na piętrze, żeby zejść i zobaczyć, jak wyglądają procesy. On tak święcie wierzył w to, co jest w jego Excelu. W jego Excelu i twierdził, że tag time mu jest w ogóle niepotrzebny. A Zbyszko, jakbyś miał jednym zdaniem powiedzieć, do czego jest nam ten tag time potrzebny? Dlaczego ten dyrektor tego nie chciał? Kurczę, no to dzisiaj mogę zrozumieć. Ojejku, ja wiesz co, boję się, że w jednym zdaniu to będzie mi trudno to ująć. Oczywiście jak sobie wygooglujemy czegokolwiek, możemy sobie znaleźć prostą odpowiedź. No, po to, żeby wyznaczać rytm naszej pracy. Jak w każdym zespole muzycznym lubimy posłuchać różnej kapeli. No i fajnie się słucha wtedy, kiedy to wszystko ze sobą współbrzmi. To tak oczywiście syntetycznie. Natomiast ja w takt time dostrzegam trochę więcej korzyści, a ogrom w ogóle korzyści. Pierwsza to jest taka, że samo przygotowanie do określenia czasu taktu już jest dla mnie świetnym poznaniem tego, co się dzieje w mojej fabryce, w mojej firmie, w mojej organizacji. Druga kwestia, jak mam nadzieję, będziemy dalej sobie przechodzić przez pozostałe miary, czy pochodne tych miar, w mojej ocenie to jest w ogóle fundament do tego, żeby dobrze zorganizować swoją pracę. Spojrzeć na te procesy inaczej, zobaczyć, jak te procesy funkcjonują i złapać też taki pewien punkt odniesienia. Oczywiście nie wiem, czy Igor Łęgowski jest z nami, bo Igor by od razu nam tutaj odpowiedział, słuchajcie, odpowiedź jest bardzo prosta. No, szukam, czy delta jest równe 0, czy delta jest różna od 0. Więc ten tag time i cycle time nam między innymi na te pytania odpowie. Absolutnie tak. Jakbyś, Zbyszku, tego mojego dyrektora finansowego przekonał? Tak, jak gdybyś dostał minutę albo dwie, bo on dużo nie chciał rozmawiać, tak? On po prostu zamykał się w tym swoim szklanym biurze i tam siedział w Excelu. Zresztą miał ksywę pan Excel, Mr. Excel. No, niestety niektórzy szefowie mają takie ksywy Mr. Excel albo pan Tabelka. Zdarzają się między innymi takie przypadki. Zresztą myślę, że tak. Po pierwsze tak, trudność byłaby taka, jeżeli on w ogóle nie chce zejść na gęba. To już jest w ogóle ogromna trudność. Mówiłeś, że bazował tylko na czasie cyklu, więc boję się, że tak naprawdę dostawał to, czego, to co chciał dostać, nie wiedząc tak naprawdę, jak funkcjonują jego Bingo. Procesy. Bingo, trafiłeś w dziesiątkę. Oczywiście, że cała organizacja dostarczała mu takie dane, żeby mu się zgadzało w tym Excelu, tak? On był zadowolony, bo mu się zgadza, zaraportował do góry, został pochwalony i było, i wszyscy byli zadowoleni, nie? Problem tylko później wychodził na wysyłce, można by powiedzieć, nie? No, kiedy organizacja nasza nie dawała rady dostarczyć klientom zgodnie z tym, co oni od nas oczekiwali. Nie? Bo a no właśnie, ale to zobacz. Krzysiek, ale to w takim układzie, gdybyśmy do tego na chwilę się zatrzymali, z poziomu dyrektora to jest taki poziom makro zarządzania. Więc poza taką miarą tego, ile czasu pracownik potrzebuje, żeby wykonać daną operację, czyli ten czas cyklu, o którym będziemy za chwilę rozmawiali, to tak naprawdę z poziomu makro wydaje mi się, jestem przekonany, że no, dla dyrektora to inne istotne wskaźniki to będzie poziom, nie wiem, satysfakcji klienta, liczba błędów, defektów w procesie, nawet absencja choroby, która może być wypadkową źle skorelowanego czasu taktu z czasem cyklu przecież. Więc coś się dzieje w mojej fabryce, w mojej organizacji.
Zgadzam się. Powiem Ci, że te wszystkie miary, które wymieniłeś, one były brane pod uwagę. Jeszcze jedna taka magiczna, którą mój kolega uwielbiał, VIP, nie? Czyli wartość zapasu. Wartość oczywiście z jego perspektywy, myśmy to liczyli w sztukach, w kilogramach, bo tam różne materiały mieliśmy, ale to była wartość. Powiem, może warto taką anegdotkę jeszcze powiedzieć tutaj, jakież było jego zdziwienie, bo ten facet zawsze naciskał na to, że tego VIP-u ma być mniej, mniej, mniej. I w pewnym momencie, w takim krótkim okresie 3-miesięcznym udało nam się zejść z zapasu 7-dniowego na 4-dniowy. To są w ogóle szokujące liczby, ale przy lead time'ie zakładu 24-godzinnym mieliśmy 7 dni zapasu w VIP-ie. Wyobraźcie sobie, i do Ciebie też mówię, Zbyszku, że wcale się nie ucieszył, ponieważ okazało się, że to mu absolutnie zepsuło wynik finansowy na koniec kwartału, tak? Ponieważ uwalniając po prostu taką masę VIP-u i wypuszczając ją do klienta jako produkt, oczywiście obarczyliśmy ten VIP czy ten produkt kosztami, które za tym szły w tej tradycyjnej rachunkowości, tak? I wtedy nastąpiło tąpnięcie w wyniku. Kolega tego absolutnie nie zrozumiał, bardzo chciał mieć niższy VIP, ale później już był szczęśliwy, ponieważ jakby ta gotówka, która się później uwolniła, no to jest, było coś, co było miodem na jego serce i mógł zupełnie inaczej tam funkcjonować. Dobra, przepraszam, troszeczkę taka dygresja, bardzo chciałbym wymienić imię tego mojego kolegi, ale nie mogę, ponieważ wtedy wszyscy będą wiedzieli, o kogo chodzi. Proponuję wrócić do naszego cycle time'u i tak time'u, Zbyszku. Dlaczego takie dwie miary stosujemy? Dlaczego? Do czego one są? Dlaczego dwie właśnie i dlaczego one muszą razem występować? Wiesz co, to jest dla mnie taki system naczyń powiązanych. Za chwilę, jak będziemy przechodzili przez poszczególne takie etapy, mam nadzieję, że nasi słuchacze złapią pewną taką wyobraźnię. Są one ze sobą dla mnie w pełni skorelowane po to, żeby jeszcze raz podkreślam to, co mówiliśmy na początku, zacząć odpowiednio organizować pracę i dostrzegać też, a nawet może czasami sobie tak myślę, wywoływać potrzebę zmian. Wtedy, kiedy tę miarę mam. Zawsze mam wtedy jakiś punkt odniesienia. Co do czasu, tak, tu wiesz co, tak po tym, co mi mówiłeś, to zastanawiam się jeszcze, jak wyglądała kwestia między innymi spływów produkcyjnych, bo tak time jest, dane z tak time'u są ściśle powiązane z tablicą spływów produkcyjnych. Więc pytanie, jak to było kształtowane, czego w tym procesie się można było spodziewać? To była organizacja, w której pojęcie tak time nie istniało i ja je chciałem wprowadzić. To był sam początek, wiesz, mojej pracy w tej firmie. I absolutnie nie mogłem się przez to przebić, przez właśnie ten poziom managementu na samej górze, najwyższy. To, że myśmy później sobie zeszli z ludźmi i jakby na produkcji, to zrozumienie szybko się pojawiło, tego rytmu, tej rytmiczności, bo jakby ludzie, już tak bardzo przyziemnie rzecz ujmując, jeżeli pracują w równym rytmie, z równym obciążeniem, to oni, to jest dla nich komfortowe, to jest dla nich, wiemy, mniej męczące. A tutaj w naszych postach zapowiadających nasze spotkanie wywołałeś murę i muri, więc wcześniej, przed takim utaktowieniem tej produkcji, ci ludzie pracowali w zrywach takich, wiecie, proszę Państwa, jutro musimy wysłać tyle tego i tyle tego. I wszyscy na hura biegli w jedną stronę hali i tam, wiecie, pełna mobilizacja, żeby dostarczyć klientowi jutro to, co on chce. Ale na drugi dzień był inny priorytet, tak? I było to tak szarpane i przeskakiwane po prostu. I tak nierówno, jakby linie były zupełnie nierówno obciążane. Dobra, zostawmy to, bo to historia już. W mojej głowie ona tkwi cały czas, jako przykład taki, który mówi o tym, że jakby jak trudno czasami z taką nieświadomością się pracuje, z nieświadomością partnerów po drugiej stronie, dlatego myślę, że warto byłoby dzisiaj też trochę tych podstaw wyłożyć, Zbyszku. I myślę, że te miary, o których będziemy rozmawiali, a w zasadzie też składowe tych miar, są bardzo ciekawym case'em do tego, żeby uczyć się dostrzegania, co w trawie, a w zasadzie co w procesach piszczy. No dobra, no to pojedźmy. Zbyszku, jakbyś miał nam to wytłumaczyć? No dobra, to słuchajcie, spróbujmy sobie najpierw w ogóle typowo, jak mówią modelowo książki, określić, co oznacza takt time. Tak naprawdę potrzebujemy mieć dwie miary. Widać? Widać bardzo dobrze.
Okej, okay, dobra, słuchajcie, tak naprawdę potrzebujemy mieć wiedzę o dwóch parametrach. DC to jest nasz dostępny czas, natomiast ZK to jest zapotrzebowanie naszego klienta, to nie jest Zbigniew Kowalski, nie dzielimy przez Zbigniewa Kowalskiego. I teraz myślę, że to jest w ogóle tak pierwsza zasada, zanim jeszcze sobie dalej będziemy sankcjonowali zasadność korzystania z TagTimu, to zobaczmy w ogóle, co te miary nam mówią, bo to jest dla mnie w ogóle cała zabawa, w ogóle już sam początek tego, jak daleko ja powinienem pójść dalej z moimi procesami i usprawnieniami. Dostępny czas to jest tak naprawdę czas, jaki ja oferuję moim klientom, w którym mówię, dobra, ja w takim określonym czasie będę gotów produkować określone, nie wiem, pralki, lodówki, telewizory, silniki odsztowe w procesach usługowych, w jakim czasie ja tutaj deklaruję, że jaki mam mój dostępny czas, w jakim będę opracowywał wnioski kredytowe, zlecenia, czy też nie wiem, jakieś OPB, tak zwane opis potrzeby biznesowej, taki dokument, który między innymi w procesach usługowych też się pojawia. I teraz co oznacza ten dostępny czas, bo mam takie wrażenie, że czasami różnie do tego możemy tutaj podchodzić. Wyobraźmy sobie, że moja fabryka pracuje przez 8 godzin tylko, czyli jest jedna zmiana. Czyli ja oferuję, bo ten czas jest stały, linia czasu od A do B, czyli 8 godzin razy 60 minut, mamy 480 minut. I to wydawałoby się, że to jest to, co oferuję. W tym czasie ja mówię, że ok, ja będę pracował, będę coś produkował, będę coś opracowywał. Natomiast tutaj warto do tego DC dopisać jedną ważną rzecz, że tutaj musimy zwrócić uwagę na to, że to jest nasz czas tak zwany netto. Czas netto, tak? Tutaj dopisałem. Tak. Dlaczego na to zwracam uwagę? Dlatego, że muszę mieć świadomość taką, że moi pracownicy, współpracownicy, bo bardziej takiego sformułowania wolę używać, moi współpracownicy mają potrzebę na przerwę śniadaniową. Jeżeli pracują przy komputerach, mam jakieś tam przerwy ustawowe, które wynikają z odejścia od monitora ekranowego, ale również mam narady, spotkania, jeżeli robię poranne operatywki, to tak naprawdę wiadomo, że to nie będzie czas, który będę przeznaczał na produkowanie czy na opracowywanie jakichś zleceń. Za chwilę do tego wrócimy, bo to jest w ogóle dość ciekawy poziom zrozumienia. Natomiast ten ZK w mianowniku, który mamy, to jest, mówiąc, nic innego jak popyt, który ja dostaję, zapotrzebowanie mojego klienta. Klient mówi tak, słuchaj, ja w ciągu dnia składam zamówienie na 200 pralek. Ja w ciągu dnia chcę, żebyś opracował 50 wniosków kredytowych. Chcę, żebyś opracował 100 polis ubezpieczeniowych. Więc to jest moje zapotrzebowanie. I teraz myślę, że do tego momentu nie powinno być może wielkiego problemu. Natomiast myślę, że problem rozpoczyna się wtedy, kiedy zaczynamy szukać, to skąd ja mam te dane pobrać. I tu w ogóle zaczyna się ciekawa historia z mojej perspektywy, dlatego że to jest pierwszy poziom zrozumienia, co się może dziać w mojej organizacji. Dlatego że jeżeli chodzi o dostępny czas, być może okazuje się, że ja przyjmuję te 480 minut, i z automatu już muszę mieć tą świadomość, że będę miał problem, żeby spełnić oczekiwania mojego klienta. Ale jeżeli przyjmę zbyt mało, no to rodzi się pytanie, to w takim razie ten czas brutto minus netto, to na co ja poświęcam ten czas, który jest pozostały? Jeżeli ja przyjmę tylko 480 minut, zobacz Krzysiek, a tak, mówimy o ciągłym doskonaleniu, to z mojej perspektywy, jeżeli chcemy doskonalić procesy, to musimy zabezpieczyć w naszych procesach czas na doskonalenie. Jeżeli się umawiamy, że będziemy robili poranne operatywki i one będą trwały 15 minut, no to ja nie mogę od pracownika wymagać, że jego dostępność będzie 480 minut, tylko muszę tak naprawdę ten czas na te operatywki zdjąć, no bo on będzie stał przy maszynie, nie będzie siedział przy biurku, nie będzie opracowywał materiału. Absolutnie. Czasami to się może okazać też z punktu widzenia tej dostępności, to tak trochę na przyszłość, że a może ja będę potrzebował tak naprawdę zwiększyć, ja nie powinienem pracować 8 godzin, ale 16 godzin, czyli mieć pracę dwuzmianową, a może tak naprawdę przez 24 godziny na dobę. Także ten charakter oczywiście będzie różny. Co też jest istotne z punktu widzenia obliczania, najczęściej przyjmujemy, jeżeli mamy pracę zmianową, to ten czas dostępny robimy, opracowujemy tak time dla zmiany. I tu też jest znowu z mojej perspektywy ciekawe doświadczenie, bo on może być różny dla zmiany dziennej, inny na przykład dla zmiany nocnej. Dla uproszczenia podajmy, że pracujemy w cyklach 12-godzinnych, albo jeżeli to będą 8 godziny, to wiadomo, że to będą 3 zmiany. Więc to jest taka pierwsza dla mnie prowokacja do tego, żeby już zobaczyć tak naprawdę, w jaki sposób ja udostępniam mój czas mojemu klientowi. Kwestia zapotrzebowania klienta, czyli dobra, ile klient ode mnie tego potrzebuje. Jeżeli ja te dane zacznę zbierać,
to oczywiście, no wiadomo, że dzień dniowi może być nierówny. Zmiana zmianie może być nierówna. Tydzień tygodniowi może być nierówny, a przecież my tak naprawdę chcemy, żeby nasze procesy przede wszystkim były stabilne, a stabilne, a więc przewidywalne. Więc zobaczcie, zanim w ogóle ten tag time określimy, nad iloma rzeczami już się możemy pochylić, żeby lepiej zrozumieć ten proces. A przecież zanim przejdziemy w ogóle do standaryzacji, do usprawnień, najpierw musimy zapewnić stabilność naszych procesów. Więc dla mnie ten tag time w ogóle już jest punktem wyjścia do zrozumienia, czy moje procesy są stabilne. A nasuwa się takie pytanie dla laika, który nie słyszał i nigdy nie widział tego, o czym mówisz. Odejmujesz pewne zaplanowane przerwy, czas i tak dalej. A co z efektywnością? Masz na myśli efektywność? Mam na myśli nieefektywność w wykorzystaniu tego czasu, który jest dostępny. To znaczy, że ja nie zawsze i nie codziennie pracuję tak samo, moja maszyna nie jest tak samo wydajna, mój proces nie jest tak samo wydajny, ja nie jestem tak samo produktywny, czyli ja tracę jakieś ułamki z tego. Nie? Ja nie pracuję w tym czasie. Jeżeli z 8 godzin z tych 480 minut zajmiesz mi przerwy, czas na operatywkę, jakieś tam na doskonalenie, bo mam warsztaty Kaizen, to ja tego czasu, który mi zostanie, codziennie nie wykorzystuję w taki sam sposób. Ja nawet każdej godziny nie wykorzystuję tak samo dobrze. Okej, ale to jest kwestia tak naprawdę, już wchodzimy trochę w kwestię tak naprawdę rozpatrywania tego, w jaki sposób jest efektywnie ten czas wykorzystywany. Ja z mojego punktu widzenia mówię w sposób, w jaki ja tutaj pracuję. Ja przyjmuję generalnie stałe, przewidywalne procesy. Jeżeli zakładam, że mój tag time jest tygodniowo przewidywalny i moja praca moja, moich współpracowników zawiera w sobie stałe przerwy, stałe operatywki, to tak naprawdę pozostawiam tylko ten czas, który jest. Natomiast, bo teraz jest efektywność zamierzona i niezamierzona, tak? To może tak, nie wiem, czy dobrze brzmiało. Jeżeli ja oczywiście planuję, że będę uruchamiał warsztaty Kaizen, no to ja ten czas netto, w tym czasie netto muszę uwzględnić warsztaty Kaizen, bo ja będę miał mniejszą dostępność. To w tym momencie w ogóle teraz wchodzimy trochę w taką kwestię aktualizacji tag time'u. Najczęściej oczywiście przyjmujemy ten tag time, że planujemy go na miesiąc, aktualizujemy go, nie wiem, co dekadę, czy co 10 dni, bądź tygodniowo. Natomiast jeżeli ja planuję też jakieś działania doskonalące w procesie, to powinienem to uwzględnić, dlatego że to jest pewnego rodzaju oferta, którą ja będę dawał mojemu klientowi. Czego ja nie zmienię? Najprawdopodobniej nie zmienię zapotrzebowania mojego klienta. Jeżeli ja przecież zmienię licznik, no to z automatu mi sam parametr się będzie zmieniał. Więc muszę mieć świadomość tego, że coś będzie musiało się wydarzyć w procesach. Jeżeli ja będę manewrował tym pierwszym wskaźnikiem, czyli tym dostępnym czasem, no to ja w jaki sposób będę musiał zapewnić realizację zapotrzebowania mojego klienta? No klient będzie oczekiwał pewnego rodzaju produktów w określonym czasie. Dobra, zrozumiałem. Załóżmy, że zrozumiałem. Jestem nowy w tej klasie, nowy na tej lekcji. Staram się przyswoić. No dobra. Okej. W teorii to mam, tak? Obliczyłem tag time, który w cudzysłowie mnie obowiązuje. Bo jeżeli jestem kierownikiem produkcji i mam przyjść z tym taktem teraz do ludzi i z nimi porozmawiać, tak, że jak mam im to wytłumaczyć, do czego to jest potrzebne, jak oni mają to w swojej codziennej pracy, w tej takiej, którą tam ręcznie gdzieś wykonują, czy we współpracy z maszyną, jak oni mają to sobie wyobrazić, ten tag time? Przypomnę tylko, że oni do tej pory byli ciśnięci o cykl, tak, że mają jak najszybciej to kręcić tam. Okej. Przede wszystkim z punktu widzenia operatora, pracownika, dla mnie ta informacja byłaby o tyle istotna, że wiem, czego tak naprawdę się ode mnie oczekuje, czego ode mnie oczekuje mój klient. Jak powinien rytmicznie pracować, żeby zrealizować zadania, które zostały mi powierzone. Wyobraźmy sobie, mówiłeś o fabryce, ale jak wiesz, ja też jestem fanem Speedwaya, więc może wyobraźmy sobie sytuację też taką, że jestem kibicem, idę na mecz żużlowy. Mecz żużlowy będzie trwał 2 godziny. Przeciętnie trwa 2 godziny, czyli 120 minut. 120 minut, 15 biegów się odbywa w ciągu tego, więc 120 minut, dostępny czas przez 15 biegów, czy jako klient oczekuję, że co 12 minut będę oglądał kolejny bieg.
Oczywiście to jest duże uproszczenie, do tego może w dalszej części przejdziemy w rozwinięciu, bo to jest w ogóle ciekawy case, jeżeli chodzi o dodawanie, niedodawanie wartości. Natomiast z punktu widzenia tego operatora, ja jako pracownik przede wszystkim chciałbym wiedzieć, czego ode mnie się oczekuje. Czymś innym będzie, co ja mogę dać, na ile mnie stać, ale pierwszą miarą zrozumienia, czego się ode mnie oczekuje. Jeżeli do tego dodamy w dalszej części ten czas cyklu, czyli co ja mogę dać w ogóle, na co mnie stać, jeżeli chodzi o moje zdolności produkcyjne czy procesowe, no to jest w ogóle kwestia tej różnicy, która pewnie za chwilę nam tutaj wyniknie. Więc podsumowując, z punktu widzenia pracownika, ja bym pracownika zachęcał do tego, że po to określamy czas taktu, żeby mógł rytmicznie pracować, żeby nie było tak naprawdę zrywów, nie było zbędnych przestojów, żeby ta praca odbywała się w sposób jak najbardziej rytmiczny i przewidywalny. To jest dla mnie punkt przede wszystkim wyjścia. A więc ta płynność, o której my cały czas rozmawiamy. Czy mi się tylko wydaje, czy ty zahaczyłeś tutaj o Moora i Moori? Tak. Bo ja czasami moim pracownikom tłumaczę, że oprócz Moody są jeszcze Moora i Moori właśnie, tak? I może to jest właśnie dobry moment, żeby im to unaocznić, tak? I pokazać, że to tutaj gdzieś jest właśnie, nie? Pojawiła się informacja, że jestem zamazany, więc okej, mam nadzieję, że już jest lepiej. Okej. Wiesz co, ja nawet jak zaprosiłeś, w ogóle uruchomiłeś całe wydarzenie, ja tam dopisałem, ciekawe, czy będzie o Moori i o Moora. Natomiast dla mnie to jest taki element, jeżeli Krzysiek pozwolisz, jakbyśmy do tego jeszcze zderzyli cycle time. Jasne, proszę bardzo. To wtedy nam to dość fajnie tutaj wyjść. Natomiast tak, dla tego wzoru jeszcze, gdybyśmy tutaj sobie rozwinęli. Słuchajcie, dzisiaj byłem w Urzędzie Skarbowym. Załatwiałem pewną sprawę. Chciałbym, żebyśmy sobie ten wzór tutaj też zakodowali liczbowo, żeby nam się to pojawiło. Krzysiek, pozwolisz, żeby skonteneryzować ten czas taktu? Bardzo proszę, jasne, oczywiście, jedźmy. Dobra, słuchajcie, sytuacja następująca, Urząd Skarbowy, dostępny czas dla klientów od 12 do 18, czyli mamy 6 godzin, to już jest nominalny czas netto, który jest udostępniony klientom do obsługi, czyli mamy 6 godzin razy 60 minut, co daje nam 360 minut. W momencie, kiedy ja się pojawiłem, było już 10 klientów, zakładam, że co godzinę gdzieś tylu się pojawia, więc załóżmy, że będzie 60 klientów. Więc średni czas, co jaki powinien klient być obsługiwany, to jak widzicie, to jest tutaj 6 minut. Czyli mamy tutaj w liczniku 360 minut dostępności czasu przez zapotrzebowanie klienta i co daje nam, co jaki czas powinien być ten proces realizowany. Czy on tak jest realizowany? Nie wiem. Myślę, że sobie do tego dopowiemy za chwilę, jak będziemy mówili o czasie cyklu. No dobra, to przejdźmy do tego, tak? To porozmawiajmy o czasie cyklu. Czy on jest w kontrze do takt time'u, czy on ma z nim współpracować? Bo przypominam, że u nas w firmie cały czas nas ciśnięto na ten cykl, te cykle mają być najkrótsze, a dzisiaj mamy jakby dwie miary i mamy je zrozumieć, jak one mają ze sobą pracować. One w 100% powinny ze sobą korelować, bo nawet jak ten czas będzie najkrótszy, to skąd my wiemy, czy my produkujemy dokładnie w tym czasie, czego oczekuje od nas klient? Może klient oczekuje, że będziemy to produkować w dłuższym czasie. I tak naprawdę rodzi się pytanie, co z tym krótkim czasem zrobimy. Oczywiście pierwsze ryzyko jest takie, że pojawi nam się nadprodukcja, no bo skoro pracownik ma więcej czasu, no to żeby ten czas zagospodarować, no to zacznie produkować na swojej maszynie, czy też przygotowywać jakieś inne rzeczy już na zapas. A więc stworzą nam się większe zapasy w procesie. I to jest najczęściej przywoływany parametr. Natomiast ja tak sobie myślę, że jednym z elementów, z którym się możemy spotkać, to wcale nie do końca może być zawsze nadprodukcja. Ja widzę też inne niebezpieczeństwo, jeżeli ten czas będzie zbyt krótki w stosunku do oczekiwania klienta. Jeżeli będzie zbyt krótki w stosunku do oczekiwania klienta, czyli do czasu taktu, to tak naprawdę możemy mieć straty na efektywności naszych zasobów, no bo mam zasoby, które tego pracownika, który oczekuje, że on będzie przez, umówmy się, 435 minut. No, z reguły ja tak przyjmuję zgodnie też z takim modelem Lei, które kiedyś nam mówiło, że 480 minut minus 45 minut
na różnego rodzaju czynności operacyjne, które występują. I teraz, jeżeli ja sobie dodam czas cyklu razy liczbę opracowanych jednostek przez pracownika, no to może mi się okazać, że tak naprawdę nie jest w pełni wykorzystywany. I pytanie teraz jest oczywiście takie, co ja z tym zrobię. Oczywiście od razu mówię, nie mówimy absolutnie o jakichkolwiek redukcjach zatrudnienia. Mówimy o tym, że to nam może pokazać ta różnica, pewnego rodzaju gotowość do przyjęcia nowych zleceń. Ja ci powiem, co pracownik z tym zrobi, Zbyszku. Pracownik będzie szanował swoją pracę i będzie pracował tak, żeby jej wystarczyło mu na te 8 godzin, na te 480 minut, nie? Ale to właśnie jest kwestia, jak za chwilę sobie powiemy, pomiar cycle time, jak wygląda, bo ja tutaj widzę też, są dwie metody pomiaru cycle time'u. Ja tutaj widzę pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, ale jeszcze tutaj, żeby kontynuować ten wątek, bo mówimy o tym, kiedy te czasy cyklu są krótsze niż czas, kiedy klient oczekuje, że będę mu dostarczał ten produkt. Czyli ja sobie, tak jak na tym przykładzie tego urzędu skarbowego, wiemy, że co 6 minut powinno być coś produkowane, opracowywane, ten klient obsługiwany, czy też w fabryce, o której tutaj możemy rozmawiać, że co 6 sekund będę przekazywał półprodukt albo produkt końcowy już do ostatniego ogniwa mojego procesu. Ale możemy mieć sytuację taką, że mimo że ten czas jest najkrótszy, o którym mówiłeś, to on i tak nie spełnia oczekiwań klienta. Klient jednak na podstawie danych, których sobie już tutaj mówiliśmy, okazuje się, że powinienem to w jeszcze krótszym czasie realizować. No i tak naprawdę co mamy na końcu? Tak naprawdę mamy deltę na minusie, tak? Nie spełniamy oczekiwań klienta, dostarczamy mu z opóźnieniem. Albo też w drugą stronę, jeżeli znowu też może się okazać, że przy tych różnego rodzaju zrywach pracownik czasami będzie pracował falowo i będzie produkował niepełnowartościowy produkt do klienta. W efekcie będzie trochę sobie podkręcał, natomiast na samym końcu okaże się, że dostarczamy towar z błędem, który nam wróci oczywiście do procesu w formie reklamacji, spadku klientów, etc., etc. Czyli jednym słowem ucierpi po prostu jakość. Zdecydowanie tak, ale ucierpi wtedy, kiedy będę zniał te dwie miary, czyli pierwsze, kiedy wiem, czego klient ode mnie oczekuje, co jaki czas powinienem wykonywać swoją pracę, drugie, na ile mnie stać, nie? Czyli mówimy teraz o tym cycle time. Miłosz Wonorski, pracę trzeba szanować, tak, oczywiście jak najbardziej, to co Krzysiek też powiedział, ale to co, cycle time spróbujemy tak na szybko sobie chwilę. Słuchajcie, bo z cycle time to ja mam też, spotkałem się z pewnego rodzaju ryzykownym podejściem. Oczywiście jeżeli, podobnie jak większość osób, rozpoczynałem oczywiście od różnego rodzaju szkoleń, edukacji, potem oczywiście cały czas to praktykuję. I teraz zobaczmy, jakie mamy dwie metody obliczania czasu cyklu, a więc tego cycle time. Pierwsze jest takie, staję na końcu taśmy produkcyjnej albo pomiędzy operatorami, i mierzę sobie co ile sekund, co ile minut, tak naprawdę produkt opuszcza taśmę. I to jest oczywiście pierwsza miara. Pierwszy produkt wyjdzie, włączam stoper start, patrzę kiedy kolejny wyjdzie, robię stop i robię pomiar tych międzyczasów. Czyli zobaczę sobie co ile sekund czy minut produkt opuszcza mi taśmę. I to jest jedna z miar, którą mówi o obliczaniu cycle time. Ja osobiście bardziej preferuję i mi bliższe jest to podejście drugie, czyli ja mierzę tak naprawdę typową zawartość pracy, czyli jestem obok pracownika od zakończenia do rozpoczęcia pracy. Nie jestem na końcu taśmy, tylko tak naprawdę jestem z pracownikiem. Ale też wydawałoby się, że tutaj nie ma jakiegoś specjalnego konfliktu z jednym małym ale. Zanim ja te czasy cyklu mierzę, to my generalnie przygotowujemy też pewnego rodzaju arkusz pomiarowy, ten arkusz zawartości pracy. Czyli na przykład wiem, że jeżeli jest operator, nie wiem, szlifierki, to on musi wykonać pewnego rodzaju czynności, nie wiem, pobrać z pola odpad czego, ustawić maszynę, umieścić wewnątrz, obrobić to, być może coś jeszcze przeregulować i odłożyć to na miejsce. I teraz w momencie, kiedy ja sobie listuję te zadania, i to jest podejście, które mi jest bardzo bliskie, to po pierwsze tak, ja skupiam się na samych czynnościach związanych z opracowaniem danej czynności, produktu czy zlecenia. To nazywamy w nomenklaturze processing time, czyli czas przetwarzania. Czas przetwarzania to jest czas bez żadnych zakłóceń. I teraz dlaczego celowo tutaj mówię bez zakłóceń? Dlatego, że ja boję się tego i tutaj też tego doświadczałem, że jak stawałem na końcu procesu, to nie widziałem też tych zakłóceń. Po prostu widziałem, co jaki czas mi produkt jest wypluwany z danego etapu procesu.
Kiedy ja mam przygotowaną listę tych czynności, łatwiej mi jest tak naprawdę też przygotować się do pomiaru tego czasu cyklu. Oczywiście oba te podejścia mają, są jak najbardziej właściwe, tylko że w tym podejściu, o którym ja mówiłem, jestem przekonany, mówię to z pełną tutaj odpowiedzialnością, zobaczę większą różnicę pomiędzy czasem przetwarzania, tym bez zakłóceń, a czasem, który poświęcam na opracowanie danego zlecenia czy na opracowanie całego produktu. Więc ta przepaść będzie zdecydowanie większa, a my cały czas mówimy o potencjale doskonalenia. Właśnie chciałem to powiedzieć, że w tym drugim podejściu będziesz już gotowy do usprawnień, bo będziesz wiedział, ile tego masz tam, ile ci tego brakuje. A z drugiej strony, to pierwsze podejście, o którym mówiliście, jest takie bardziej realistyczne. Więc ja nie, oczywiście nie widzę zakłóceń, nie widzę tego wszystkiego, co się dzieje, ale jestem bliżej realiów, tak? Czyli wiem, ile tak naprawdę schodzi w moim realnym procesie, jeszcze takim nieprzeanalizowanym dokładnie, tak? Ale zgadzam się z tym drugim podejściem, żeby rzeczywiście zawartość pracy mierzyć i żeby wiedzieć, co rzeczywiście się dzieje w procesie realnie, a nie tylko tak, to na końcu procesu to jest tak bardzo zgrubne, że aż zgubne, bym tak powiedział. To jest mylące, bo niektórzy to zmierzą i uważają, że tak jest, jak zmierzyli, a jakby w środku coś tam jeszcze siedzi. Spróbuję Rysujesz. To, ponieważ z plastiki nigdy nie byłem dobry, więc musicie mi to trochę wybaczyć. Wyobraźmy sobie, że to jest nasz proces, tego operatora. I tak naprawdę mogę ten cycle time zmierzyć na dwa sposoby. Oczywiście początek, koniec, stanąłem na końcu linii i tak naprawdę widziałem, że co ileś minut, sekund opuszcza to linię. Czego mogę nie zauważyć? Mogę nie zauważyć tych zakłóceń. Natomiast jeżeli ja stanę obok tego operatora, to tak naprawdę to będzie mój pomiar czasu cyklu. Dlaczego ja to rozbiłem na dodające wartości i niedodające wartości? Dlatego, że oczywiście jeżeli jestem osobą, która pracuje na co dzień w danej fabryce i odpowiednio się do tego przygotuję, to ja teoretycznie będę wiedział, czego ja oczekuję, co jest czynnościami dodającymi wartości. Natomiast no, my jako konsultanci no, mamy tą świadomość, że my nie zawsze przecież wiemy, czy to wszystko, co jest realizowane przez operatora, jest dobrem koniecznym. Poza tym w ogóle kwestia definicji, czym jest wartość dodana, a czym nie, jest oczywiście osobna kwestia. W związku z tym oczywiście idealnie jest wtedy, kiedy ten czynności dodające wartości to jest w ogóle ten processing time. Natomiast ja nie zawsze tutaj to wiem. W związku z tym ja trochę też w sposób czasami taki wyrachowany spoglądam, traktuję na samym początku te dwie rzeczy z całym dobrodziejstwem, dlatego że w momencie, kiedy zaczynam potem rozmawiać z zespołami, z współpracownikami, to wtedy zaczynamy sobie dalej zadawać pytanie, słuchajcie, okej, dobra, to zobaczcie, na czym możemy tak naprawdę znaleźć też urobek. Trochę wracam do tego, co Krzysiek mówiłeś na temat efektywności, bo ta różna efektywność, ona może być spowodowana oczywiście nie tylko czynnościami niedodającymi wartości, ale również wszelkiego rodzaju zakłóceniami. Tak jest. Ja tylko tutaj wtrącę do wszystkich, którzy nas oglądają teraz i zadają pytania w komentarzach, to Zbyszku też ci podpowiem, ja wyłapuję te pytania i jak dojdziemy do końca naszego spotkania, to wyciągnę te kilka pytań, takie, które mi się rzuciły w oczy, tych najciekawszych i spróbujemy na nie odpowiedzieć, dobra? Tu wiesz co, widzę, że pan Dawid Mielke pewnego rodzaju pytanie tutaj, albo opinię, klient za to płaci, za mudę nie. Okej, prawda, ale chętnie do tego wrócę, bo to jest w ogóle ciekawe. Dobra, ciekawe. To też sobie zanotujemy i wrócimy. Dobra. Okej. Czy ja cię teraz, Zbyszku, powstrzymuję przed czymś, czy... Bo ja wiem, że masz fajne slajdy przygotowane. Wiem, że one powstają na bieżąco, tak jak nasi klienci teraz potrzebują, czyli nasi widzowie potrzebują i ty je produkujesz wtedy just in time, nie? Dobrze zrozumiałem, te slajdy wtedy powstają, tak, nie? Nazwijmy, że to jest taki PowerPoint w manualu. Bardzo fajny. Ja też uwielbiam tak pracować z flipchartem na przykład, a nie z PowerPointem na spotkaniach z klientami, nie?
Natomiast tak, bo żeby nie wprowadzić nadmiernego chaosu i nie uciec od tego, co jest clue naszego dzisiejszego spotkania, a więc takt time i cycle time, to jest teraz w ogóle kwestia w mojej ocenie dość istotna, bo zobaczmy, mówiliśmy sobie o tym, dobra, wiemy, jaki oferuje czas moim klientom na wyprodukowanie czy na obrobienie zleceń, wniosków czy na wyprodukowanie określonych produktów. Dobra, mamy ten takt time, mamy ten cycle time, czyli dobra, ile czasu operator potrzebuje na to, żeby wytworzyć czy wykonać część procesu, za które odpowiada. No i okej, dobra, no i teraz i co dalej z tym, nie? Bo to jest teraz tak naprawdę pytanie, po co ja te dwie miary tutaj brałem. Do tak time'u wrócimy jeszcze z punktu widzenia, bo to jest to, co mnie bardzo mocno rajcuje. Ja jestem wielkim miłośnikiem shop floor managementu, ja to w ogóle jestem zafiksowany na tym. Pewnie dlatego, że dla mnie to jest przestrzeń na to, że ja zaciągam zobowiązanie, mówię, dobra, ja chcę się z wami komunikować, ale pomijając ten wątek komunikacji, najczęściej na shop floorze korzystamy z tablicy spływów produkcyjnych. Tak jest. Okej, okay. No a przecież kwestia tablicy spływów produkcyjnych, czyli ja określam sobie, ile sztuk w określonym interwale czasowym, najczęściej to jest godzina, ma być wytwarzana przez mój produkt, to jest nic innego jak odwrócenie taktajmu. Bo w taktajmie mówimy, co ile jednostek czasu chcę, żeby było wyprodukowane, a tutaj mówię, ile jednostek czasu, przepraszam, ile jednostek ma być wyprodukowane w określonym przedziale czasu. To jest swoista właśnie zależność tego taktajmu, o którym czasami nam się wydaje, że go nie uwzględniamy. Natomiast tak wracając do tego twojego szefa, teraz mi się właśnie tutaj nasunęła taka, taka dygresja. Mieliście tablicę spływów produkcyjnych, Krzysiek? Ja je wtedy wprowadzałem i one wcześniej nie funkcjonowały, w ogóle ich nie było wcześniej. No właśnie, to w takim razie ja tak zastanawiam się, w jaki sposób ta tablica spływów produkcyjnych była realizowana, jeżeli nie współgrała z czasem taktu przecież, nie? Tak, Zbyszku, myślę, że bardzo cię zaskoczę, jak ci powiem, że tam nawet w momencie, kiedy ja tam wchodziłem, to nawet plan produkcji nie istniał. Istniał tylko plan wysyłek, który otwierano rano o godzinie 8:00. Na 2 godziny przed ładowaniem samochodu i się okazywało, że albo coś mamy, albo czegoś nie mamy. Mhm. Wiesz, bo produkcja była sterowana na podstawie najlepszych pomysłów, jakie miał planista, który znał zwyczaje klienta. Absolutnie to nie było nigdzie zmierzone, nigdzie nie było to obliczone. To, co ty pokazujesz tutaj, magiczne slajdy z wzorami, z wszystkim, w ogóle nie istniało w tej organizacji. To był automotive, to było oczywiście tier 2, on gdzieś tam se w drugim rzędzie siedział i nie był narażony na takie, że tak powiem, na wymagania bezpośrednie z tych z OEM-ów, nie? Więc to się jakoś tam uchowało, ale powiem tak, potencjał mieliśmy ogromny i było co usprawniać, tak powiem. Nie istniało to wszystko, co sobie wyobrażamy w linowym świecie, nie istniało w tej firmie wtedy. O, wiem właśnie, bo tak właśnie teraz zaczęliśmy, sam poruszyłem wątek tej tablicy spływów produkcyjnych, ale pewnie niektórzy z naszych słuchaczy, no, ci, którzy są starymi wyjadaczami, doskonale o tym wiedzą, część osób, które potrzebuje trochę może tutaj rozwinięcia, albo inaczej, może mojego, naszego spojrzenia na to, zada sobie pytanie, nie no kurde, Kowalski, dobra, no ale to jeżeli się okaże, że mój dostępny czas przez liczbę zamawianych jednostek przez klienta i wyjdzie mi, że na przykład co 6 sekund mam coś dostarczać klientowi, to mi powie, stary, przecież ty mam co 6 sekund biegać z czymś w jakieś określone miejsce. I tu zaczyna się w ogóle cała fajna zabawa, dlatego że tak naprawdę tutaj zapraszamy do współpracy coś takiego, co się nazywa podziałką. Ja wiem, że znowu coś tam coś wprowadzam. Od razu dodam, że w projektach, które pracuję, Krzysiek, ja nie zawsze używam, nie powiem, że nigdy, ale nie zawsze używam tej naszej nomenklatury linowo-six-sigmowej. Wiesz, dla naszych współpracowników to generalnie czasami, często ma niewielkie znaczenie. Tak naprawdę chcę wiedzieć, kopie, czego ty ode mnie oczekujesz? No wiesz, no ja bym chciał, żebyś, jeżeli możesz, no to w tym określonym czasie dostarczał mi określone produkty. Bo pamiętajmy jeszcze, że mówiąc o kliencie, to właśnie, to mi też tutaj umknęło. Ja mam taką potrzebę, nie zapominajmy, że mamy też klientów wewnętrznych. Jeżeli spojrzymy na procesy w fabryce, w jakimś terminalu przeładunkowym, w jakimś magazynie e-commerce, czy to będzie też jakaś jednostka sektora usługowego, no to jest taki system naczyń powiązany, gdzie procesy są ze sobą współzależne. Ja powiem, że ja też mam slajd, nie? Tutaj przygotowałem sobie jeden.
Masz na myśli tą podziałkę, nie? Pitch tak zwany. Okej, okay, dokładnie tak. I teraz, co to oznacza ta podziałka? No kurczę, jeżeli mi wyszło, że co jakiś czas mam coś produkować, a wiadomo, że nie będę z każdą częścią, półproduktem, materiałem czy gotowym produktem biegał od stanowiska do stanowiska, no bo to jest po prostu nieefektywne. Tak naprawdę wtedy możemy sobie zaproponować tą podziałkę. Ona jest niczym innym, jak sobie obliczyłem ten czas taktu, to mogę sobie przemnożyć przez taką liczbę n. Tak? I teraz, co to jest ta liczba n? No, na przykład, jeżeli na końcu, na jakimś etapie, powiedzmy, że jestem właśnie tym tokarzem, wytwarzam półprodukt jakiś, z którego będę składał jakieś krzesła. Wyobraźmy sobie, że to są nogi od krzesła. No, mamy jakiś zakład meblarski produkujący meble. No może z jedną nogą nie będę biegał, no ale mam jakieś pojemniki, do których to umieszczam, więc tak naprawdę ta liczba n to może być liczba miejsc w pojemniku, który będę przekazywał dalej. To jest ta podziałka. W procesach usługowych, które są główną domeną mojej pracy, to oczywiście to będzie liczba, jeżeli opracowuję jakieś wnioski kredytowe, jeżeli opracowuję jakieś zlecenia, jeżeli opracowuję, nie wiem, reklamację, mamy Centrum Usług Wspólnych, bo też miałem przyjemność w takim obszarze realizować, no to wiadomo, że pomiędzy tymi etapami procesu, które przyjmują, rejestrują, rozpatrują, udzielają odpowiedzi, mam jakąś sekwencję czynności. No, oczywiście idealnie jest wtedy, kiedy będzie ten one piece flow. Oczywiście to do tego dążymy cały czas. Ja przyznaję, że nie osiągnąłem tego poziomu, nie potrafię go jeszcze, więc jeżeli ktoś z Was już ten poziom osiągnął, chapeau bas, chętnie tutaj też od Was się tego będę uczył. Natomiast wracając do tych procesów usługowych czy do procesów produkcyjnych, ta podziałka to jest dokładnie, ja to kładę nakładkę na tablicę słów produkcyjnych. Czyli na przykład sobie też mogę powiedzieć, że słuchaj, ja chciałbym, żebyś co dwie godziny na przykład produkował mi, czy co godzinę produkował określoną ilość tych towarów. Więc to jest taka pierwsza, żeby też nie dać się zwariować, że co sekundę czy co minutę będę biegał z jakimś zleceniem. Dzięki Włodku, bo widzę, że Włodek tutaj też nam podpowiada na temat tej podziałki. Tak jest. Więc to jest ta kwestia tego czasu taktu. Ale teraz słuchajcie, spróbujmy to razem ożenić. Zobaczmy sobie to, co Krzysiek tutaj też nas tutaj do tego zachęcał. Jest takie jedna fajna rzecz, która nam w tym może pomóc. To jest tak zwany wykres Yamazumi. Czy ktoś z Was spotkał się z takim wykresem? Ja znam trzy osoby, które są tutaj u nas w komentarzach, które się spotkały. To mogę potwierdzić. Nie? Zobaczymy, kto jeszcze. Yamazumi. Okej. Yamazumi to, sorry za tą japońszczyznę, jestem trochę też, to jest jedna z moich wielu wad, przyzwyczajcie się proszę do tego. Oczywiście w dużym uproszczeniu to jest nic innego jak kwestia wykresu równoważenia pracy. I teraz jak się go sporządza, słuchajcie, bo mamy teraz tak, mamy czas taktu i mamy czas cyklu. I teraz rodzi się pytanie, dobra, no to zebrałem to i teraz po co mi to, nie? Bo tak naprawdę to jest kluczowe, nie to, że ja to zmierzyłem, ustaliłem, ale też tak naprawdę, co ja dalej z tym zrobię, słuchajcie, do czego ja to mogę wykorzystać. I teraz właśnie pojawia się potęga właśnie takt time'u i cycle time'u. Słuchajcie, wyobraźmy sobie następującą rzecz. Mamy wykres, którego spróbuję narysować. Na osi Y będziemy podawali sobie cycle time. Natomiast na osi X pojawią nam się operatorzy. Załóżmy, że nasz proces wytwarzania, produkowania czy opracowania zleceń składa się, umówmy się, z czterech etapów. To tak może dla ułatwienia będzie prościej. Tak? Ja tutaj podkreślam, z plastyki miałem ocenę dostateczną, musicie wybaczyć te moje umiejętności. 2, 4, 6, 8, 10 to jest wartość czasu. Umówmy się, że to będzie w minutach, w sekundach, wybierzcie sobie jednostkę czasu, którą tutaj dla Was będzie istotna. I teraz od czego ja zaczynam taką analizę? Mianowicie po pierwsze wyznaczam sobie to, co sobie wcześniej określaliśmy. Wyznaczam sobie taką prostą linię, która mi mówi, ok, słuchaj, Twój klient oczekuje, że czas taktu będzie wynosił 6 minut. Czyli co 6 minut masz mu dostarczać produkt. To już sobie na początku tutaj określiliśmy. Natomiast no zobaczmy sobie, na co dzisiaj Ciebie stać w ogóle, na co stać Twoje procesy.
I wyobraźmy sobie, że mam pierwszy proces, który trwa 4 minuty, drugi 6, trzeci 8 i czwarty 3. Zmierzyłem sobie te czasy cyklu. OK. I teraz, moi drodzy, jeżeli to dla was jest w miarę czytelne, a jeszcze może na osi X dopiszę, że to jest proces 1, proces 2, proces 3 i proces 4. OK. Widać to wspaniałe dzieło? Tak, tutaj Żmija pisze, że bardzo ładnie rysujesz, bo ona sama rysuje jak pięciolatek, więc... Ale ja widzę wszystko pięknie, ładnie, czytelnie. Super, Zbyszku. OK, słuchajcie, a więc mamy tak naprawdę operatora pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego. Oczywiście też musimy sobie też wziąć pod uwagę, że to może być gniazdo produkcyjne pierwsze, drugie, trzecie i czwarte. Mhm. To już jest kwestia tutaj kolejnej tutaj dyskusji. Natomiast zobaczcie sobie, co już tak naprawdę obliczyłem sobie, jakie jest oczekiwanie od mojego procesu. Więc tak naprawdę, żeby ten proces był spełniał oczekiwania mojego klienta, żebym ja je realizował, to powinienem co 6 minut opuszczać z określonego stanowiska pracy. Zmierzyłem sobie czas cyklu poszczególnych tych pracowników i co mi się okazało? Pierwszy pracownik potrzebuje 4 minuty, drugi 6 minut, trzeci 8, czwarty 3 minuty. Jakie byście z tego, powiedzcie, wyciągnęli wnioski? Co dla was by tu w tym momencie było istotne? Powiem, jak ja na tutaj to, jak ja w jaki sposób dla mnie to w tym momencie ujawia się właśnie, pojawia się ta siła Yamazumi. Wykresu równoważenia, przepraszam, już zostawmy tutaj tą płaszczyznę, bo sam siebie tutaj będę biczował za chwilę. Okej, okay, słuchajcie, pierwsze, co mi to pokaże, to choćbym stanął na uszach, to na tym stanowisku, w tym gnieździe nie będę w stanie tak naprawdę spełnić oczekiwania. Ten pracownik będzie pracował, będzie w stanie wyprodukować, czy opracować zlecenie, wyprodukować jakiś produkt nie rzadziej niż co te 8 sekund, czy co 8 minut, co 8 godzin. Jednostka czasu jest zależna od was. Ważne, żeby oczywiście ona była taka sama, jaka jest dla... No i teraz oczywiście, teraz jak na to spoglądam, to wracając tutaj do twojego szefa, Krzysiek, który był wcześniej, to gdyby on sobie tutaj to na to nałożył, to on tak naprawdę by zobaczył w ogóle, co się dzieje w zakładzie pracy, nie? Nie będę tego na razie dalej rozwijał, natomiast słuchajcie, to jest tak naprawdę punkt wyjścia do doskonalenia procesu. To jest w ogóle fenomen połączenia czasu taktu i czasu cykli. A co do tego jest jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ja sobie, słuchajcie, tak naprawdę muszę sobie odpowiedzieć jako właściciel, jako osoba, która projektuje procesy, też powinienem sobie odpowiedzieć na jedną istotną rzecz, tak naprawdę ile ja potrzebuję ludzi do procesu. Skąd ja wiem, ilu ludzi ja potrzebuję do procesu? I teraz zobaczcie znowu kolejny fenomen czasu cyklu i czasu taktu. Zasoby określamy takim skrótem angielskim FTE, nie? Teraz zobaczcie sobie, z czym mamy do czynienia. Mamy, ten pracownik potrzebuje, załóżmy, 4 minuty, ten 6, ten 8, ten 3. Więc 4 plus 6 mi daje 10, 18, 21 minut, wszystkie czasy cykli. Pamiętajmy, że tutaj nie ma żadnego oczekiwania pomiędzy procesami, bo pomiędzy tymi procesami niestety też się coś dzieje. Ale to zauważę na drodze do dalszego doskonalenia. Więc słuchajcie, jeżeli ja sobie wezmę to pod uwagę, to ja mogę sobie tak naprawdę bardzo szybko po pierwsze zobaczyć, ile ja potrzebuję ludzi do mojego procesu. Oczywiście tutaj już widziałem, że ktoś tutaj mi nie spełnia tutaj, nie będzie w stanie, wymaga jakiegoś wsparcia. A i teraz Krzysiek, mówiliśmy o tym Muramuri, nie? Tak jest. Więc słuchajcie, tak naprawdę jest tutaj duże prawdopodobieństwo, że ta osoba to jest Muri, ta osoba jest przeciążona. Tak, jest dojechana. No już zobaczę dokładnie z tego wykresu. Oczywiście czasami ta osoba będzie pracowała w czasie krótszym, no bo będzie starała się nadgonić kolegów, natomiast jak będzie nadganiała, tak naprawdę dojdziemy do wątku związanego z popełnianiem błędów. Co niestety to przeciążenie może powodować niezadowolenie klienta, bo w pewnym momencie ta osoba powie, słuchaj, sorry, ja nie przychodzę do roboty dzisiaj, nie? Ja już jestem przemęczony, ty zrób coś ze mną, bo ja już nie jestem w stanie tutaj tego wykonywać.
Natomiast ta miara, o której mówiłem, i ci ludzie, których potrzebujemy do naszej pracy, czyli zasoby, które potrzebujemy, jeżeli bym do tego Yamazumi tutaj to nałożył te wyniki, czyli 4, 10, 18, 21, to bardzo szybko poprzez te dwie miary jestem w stanie sobie powiedzieć, ile będę potrzebował zasobów. Ogółem czas, który potrzebują wszyscy moi operatorzy na wykonanie zadania, dzielę przez czas taktu, zobaczcie, cały czas wykorzystuję te dwie miary i wynik tego 21 przez 6, 3 z hakiem, nie? Nie mam kalkulatora pod ręką. Tak? 3 z hakiem będzie? Tak jest, tak. 21 jest. Przez 6, tak, moi tak, drodzy, pomożecie? Zaraz policzymy. 21 przez 6, 3,5 dokładnie. Słuchajcie, okej, okay, no i zobaczcie, tak naprawdę, oczywiście ja tutaj widziałem, że mam gdzieś jakieś wolne moce, tutaj mam przeciążenie, ale tak naprawdę okazuje się, że ja, żeby spełnić oczekiwania mojego klienta, przede wszystkim będę potrzebował 3,5 etatu pracownika. No i teraz, jeżeli spojrzę na to, załóżmy, że tu mam pojedynczych pracowników, jeżeli mam czterech pracowników, no to odpowiedź dla mnie jest taka, że mam 0,5 etatu, które może nie do końca być efektywnie wykorzystane. Trochę to, co też Krzysiek mówiłeś na samym początku. Więc tak podsumowując to, co do tej pory tutaj sobie mówiliśmy, zobaczcie te dwie miary, jak one cały czas przenikają. Natomiast kluczowe jest to, co one mi będą mówiły i w jaki sposób ja będę spoglądał na procesy, żeby je właśnie doskonalić, w jaki sposób wciągać ludzi na kajak, bo to jest kluczowe, nie? Ja tak naprawdę zobaczę, jak ci ludzie pracują. Super, super. I tak jak rozmawialiśmy przed naszym wejściem tutaj na antenę, że tak powiem, na żywo, Yamazumi to też jest osobny temat, nie? Bo tutaj jakbyśmy się jeszcze bardziej zagłębili, to doszlibyśmy do tego, że to nie jest aż tak proste, bo ty pokazałeś to na jednym fajnym wykresie, 21 przez 6, pyk i jest, nie? Ale wiemy, że tak, najczęściej ta praca nie jest możliwa do podziału równomiernie pomiędzy operatorów, że to się nie da ich przeliczyć jeden do jednego i tak dalej. Jest to troszeczkę bardziej skomplikowane i może do tego tematu kiedyś wrócimy, ale wykres Yamazumi właśnie pokazuje istotę właśnie tych dwóch miar, tak? Tak time'u i cycle time'u, że one mają sens właśnie tylko razem, tylko i wyłącznie razem mają sens, nie? No bo jakby oderwane od siebie i nie połączone nie mówią nic, tak? Nie mówią nic między relacją tego, co ja mogę, a co powinienem dla mojego klienta, nie? Bo tutaj to widzimy od razu. Super. Zbyszku, nie wiem, czy zauważyłeś, ale minęła 21, jest 21.01. Mocno się rozpędziłeś i ja nie śmiałem się przerywać. Nie, super. Bardzo, bardzo przyjemnie się cię słuchało. Może to będzie dobry moment, żeby spojrzeć na pytania, które się przewinęły wcześniej, dobrze? Pozwolisz, że tutaj odkopię, cofnę się. I od razu bardzo trudne pytanie od Grzegorza. Z imienia i nazwiska przeczytam, Grzegorz Gronkowski, żeby wiedział, że to jego pytanie. Tak jest podpisane u nas tutaj na fejsie. Brzmi tak. Jak taktować, gdy się ma 30 maszyn CNC różnych, na których tygodniowo trzeba wykonać 20 do 50 różnych zleceń po kilka do kilkudziesięciu sztuk? Znak zapytania. Jak tak urozmaiconą produkcję można taktować? Jak okay, do tego podejść? Jeszcze raz. 30 maszyn, tak? Tak, powiedzmy, że masz 30 maszyn i to one są jeszcze różnego rodzaju, bo to są tokarki, frezarki. Tych zleceń jest też kilkadziesiąt w każdym tygodniu i jeszcze po kilkadziesiąt sztuk jest w środku. Taka zmienność, takie zróżnicowanie jest produktowe. I gdzie tutaj gdzie okay, taktowanie włożyć? Wiesz co, po pierwsze to jakby, no, nie znam na tyle szczegółów, jak to wygląda ta produkcja. Wiemy, że mamy 30 maszyn, mamy kilkadziesiąt sztuk produkowanych. Wiesz co, ja rozumiem, że to nie jest produkcja jednorodna, czyli na tych 30 maszynach mogą być różne produkty. Ale to w tym momencie zaczynamy dotykać trochę takiego typowego naszego podejścia linowego, czyli tak naprawdę wchodzimy w rodziny produktów. To jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy, bo tu też chyba z mojej strony pewnego rodzaju niedomówienie, albo może tego właśnie zabrakło, że czas taktu robimy dla rodzin produktów, które występują. Super, że to powiedziałeś. I on ma sens wtedy, kiedy ta rodzina jest produkowana w przepływie, nie? A nie w partii, w kolejce. Tutaj Włodzimierz zwracał na to uwagę, że tak to ma tylko wtedy sens, gdy mamy przepływ,
a nie partia kolejka, nie? Takie podzielone na, że różne rodziny nie mogą jechać w tym samym takcie, nie? Znaczy mogą mieć ten sam takt, ale jakby nie mogą być podciągane tak z definicji, wrzucane do jednego worka, tak? To masz na myśli, jak rozumiem, Zbyszku? Tak, dokładnie tak, dokładnie to miałem na myśli. Dobra. Czekajcie, jeszcze tutaj mam pytanko. Bo tu jest jeszcze jedna rzecz, tak żeby tutaj dokończyć, bo możemy się spotkać z takim podejściem, że jest wyznaczany czas taktu minimalny i maksymalny. On czasami może być, jeżeli mam wahania, duże popytu mojego klienta, to mogę określać minimalny i maksymalny czas taktu. Ja raczej z tego nie korzystam. Mi jest bliższe jednak tworzenie rodziny produktów i nakładanie czasu taktu dla poszczególnych rodzin produktów. Mhm. Tutaj Włodzimierz dopowiada, że takt liczy się dla strumienia wartości, nie? W tym pytaniu o CNC, dla strumienia się liczy. I tutaj... Czyli dla rodzin produktów. Tak jest, dokładnie tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Słuchajcie, jest 21.05, tutaj już są głosy, Zbyszku, żeby nie kończyć, bo jest bardzo fajnie i się przyjemnie Ciebie słucha. I jakbyś też się pod tym podpisuje, tutaj mój imiennik Krzysztof tak napisał i tutaj widzę, że koledzy go lajkują, też mu dam serduszko za to. Pozdrawiam Cię, Krzysztof. za ten komentarz. Krzysztof z Wrocławia. Miałem kiedyś z Krzysztofem przyjemność pracować, dzisiaj pracuję w dużej firmie motoryzacyjnej, myśmy kiedyś w AGD pracowali razem. Zbyszku... Ja się zasłuchałem. Mam nadzieję, że mi wybaczysz to, że byłem takim troszeczkę krnąbrnym prowadzącym i takim trochę niezorientowanym w temacie i Cię zamęczałem. Czasami sam się stawiam w takiej roli, jak jestem trenerem, albo jak jestem, jeszcze bardziej jak jestem konsultantem. Tak? To kwestionowanie status quo, podważanie tego, wbijanie klina, tak pięknie to dzisiaj zaczęliśmy z tym Twoim clean support. To jest świetne, bardzo mi się to spodobało. Mam nadzieję, że Cię nie zamęczyłem tym takim dręczeniem. Absolutnie. Bardzo, bardzo przyjemnie się tego słuchało. Ja podziwiam klarowność, z jaką to wyjaśniasz i jakby uproszczenie schematów, rysunku i wzorów do absolutnego minimum. Mógłbym powiedzieć, że zlinowałeś te slajdy. Bardzo. Super to było. Ania pisze, że Zbyszek musi być drugi temat, że musisz być. Nie? Już są podziękowania, się zaczynają... Dla Zbyszka, dla Włodka też są dzięki, także super. Słuchajcie, oczywiście dziękujemy Zbyszkowi. Zbyszku, ja dziękuję bardzo, że przyjąłeś zaproszenie. Dzięki A mogę jeszcze tobie. coś? Oczywiście, nie mamy tu ograniczenia, możemy sobie jeszcze zostać do północy, wiesz? Dobra, słuchajcie, ja nie chcę też Was zamęczać tutaj swoim marudzeniem, gdzieś tam trochę dusza, czasami wykładowca, czasami coś się odzywa. Natomiast tak, co bym chciał zabrać, żeby, dla mnie istotne, żebyście zabrali ze sobą. Dobra, mówiliśmy o czasie taktu, czyli dostępny czas przez zapotrzebowanie mojego klienta. Tak naprawdę to też jest pierwszy wskaźnik, który nam mówi o tym, że my odważamy się mówić pracownikowi: słuchaj, Krzysiek, kurczę, zależałoby mi na tym, albo naszym klientom, w tym wewnętrznym, żebyś w takim odpowiednim rytmie dostarczał produkty, za które ty będziesz odpowiadał. Natomiast pamiętajmy, że te wszystkie dane, które są zasilają nam tematy, to są dane, które już nam na wstępie mówią o tym, co się dzieje w moich procesach. Jeżeli będziemy mierzyli czas cyklu, moi drodzy, pamiętajcie, że są dwie metody pomiaru. Każda ma swoje plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to zostało kiedyś już mądrze powiedziane. Istotne dla nas jest to, żeby dokonując tych pomiarów też mieć oczy otwarte na proces. Nie zawsze muszę co parę sekund coś eksportować z mojego środowiska pracy. Mogę sobie wprowadzić tak zwaną podziałkę. Wykres równoważenia pracy to jest dopiero najlepsza zabawa. Krzysiek, mam nadzieję, że odpali tutaj kiedyś live z ekspertem na temat właśnie Yamazumi, bo ja jestem tym bardzo zakochany też, ale nie mówię o sobie absolutnie, mówię o osobie, która fajnie by, żeby tutaj też u nas trochę innym spojrzeniem. To dopiero pokazuje, dlaczego robimy te dwie miary i znowu nas prowokują do tego, żeby zastanowić się, co w naszym procesie się dzieje. I pamiętajmy, że te dwie miary pozwalają też mi powiedzieć: dobra, Kowalski, to ile ty potrzebujesz zasobów do swojego procesu? Bez tych dwóch miar jest mi bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć. I już wiem, sorry, nie marudzę, mówiłem, bo tam ktoś mówił o, mówiliśmy o wartości dodanej, wartości, czynnościach dodających wartość do procesów nie dodających. Tam ktoś powiedział, że i bardzo dziękuję, że to jest to, za co klient chce zapłacić, ale pamiętajmy, że czynność dodająca wartości musi składać się z trzech elementów. Już teraz nie będziemy tego wątku poruszać. Ja powiem tak, klient chce za to zapłacić, ale to mam do Was w takim razie gorącą prośbę. Skąd taki Kowalski jak ja
ma wiedzieć, co się dzieje w danej fabryce, żeby mógł powiedzieć, słuchaj, te czynności nie są dodającymi wartości. Oczywiście, bo on płaci, bo nie wie, za co płaci, nie? Bo on tego nie widzi. Dlatego tak na przykład w takich branżach jak motoryzacja czy farmacja, to klient przychodzi i nam tam dręczy nas, drąży razem z nami te procesy i palcem nam pokazuje, za co nie chce płacić, nie? Tak się zdarza. Tak, ale wiesz, co dla mnie w tym momencie siłą, ja staram się powtarzać i zarażać innych takie myślą właśnie. Po to jest coś takie jak Krzysiek Dobrowolski, po to jest coś takie jak Miłosz, po to jest coś takie jak Igor Łęgowski, jak świetny audytor Ela Olszewska, Krzysiek Góral z Volvo, Przemek Jaszczyński. Słuchajcie, widzę, że jest nas 50 teraz. Po to jesteśmy my, tych 50 pasjonatów, żeby właśnie w imieniu tego klienta mówić, ja się na to nie godzę, ja wbijam klin w ten proces. I mówię, nie chcę, żeby tutaj ten proces tak wyglądał. Super. Ten klin, dziękuję Zbyszku, ten klin mi zostanie dzisiaj w głowie, naprawdę. To jest fantastyczne, fantastyczne odniesienie. Mówiłeś o Yamazumi i żeby rzeczywiście kogoś zaprosić i wskazujesz na kogoś innego. Ja znam osobę, która Yamazumi tłumaczy jako ja rozumiem swój proces, dodaje. Wiesz, i to jest świetne, świetne określenie. Zobaczę, czy uda mi się tą osobę zaprosić. Zanim skończymy, to ja jeszcze zwykle skłaniam moich gości do tego, żeby opowiedzieli o tym, co czytałem, jakie książki. Zanim Zbyszku, poproszę Ciebie, żebyś powiedział, co teraz czytasz, co jest u Ciebie na czasie, to przypomnę wszystkim, którzy jeszcze są z nami. Słuchajcie, taka książka tutaj mi wpadła w ręce, nie planowałem tego, ale wpadła mi dzisiaj w ręce. Droga Toyota do doskonałości w usługach jest do wzięcia przez osobę, która napisze w najciekawszy sposób, uwaga, najciekawszy sposób dla Zbyszka, także musicie jakby pod Zbyszka to zrobić. Czym się różni Lean od Kaizen? Albo jeżeli się nie różni, to dlaczego się nie różni, że Kaizen i Lean to jest to samo? Więc ta książka, ja ją chętnie jutro wrzucę do paczkomatu, rano ogłosimy, poproszę Zbyszka, żeby przewinął tam 200 albo 300 komentarzy, może znajdzie coś ciekawego. Na pewno znajdzie bardzo ciekawe, bo Zbyszku, bardzo długie wypowiedzi, takie elaboraty tam były, wiesz? I więc będziesz miał co czytać dzisiaj wieczorem do północy. A powiedz, co teraz czytasz? Jakie książki są u Ciebie na biurku? Słuchajcie, może się zdziwicie. Obecnie na tapecie jest taka książka. Bardzo wymowny tytuł. Już kiedyś udostępniałem ją na swoim profilu akurat tą lekturę, natomiast celowo nie podawałem tego tytułu, dlatego że nie chciałem, żeby ktoś omylnie zinterpretował ten tytuł. Ja powiem tak, książka nosi tytuł Mój szef jest idiotą, natomiast ja to traktuję personalnie jako Zbigniew Kowalski, ponieważ ja głównie zajmuję się rozwiązywaniem problemów, prowadzeniem zespołów projektowych, ale też między innymi prowadzę szkolenia, doradzam. W związku z tym traktuję siebie trochę jako takiego szefa i chcę, żeby moi słuchacze, uczestnicy, moi współpracownicy mieli jak najlepsze zrozumienie tego, czym ja się też zajmuję. W związku z tym świetna książka, ona mówi o tym, w jaki sposób się komunikujemy, o tym, że mamy różnego rodzaju style komunikowania i od razu mówię, nie ma dobrego, złego stylu. Po prostu tacy jesteśmy, natomiast sztuka polega na tym, żeby odpowiednio odnaleźć, kto jaki styl reprezentuje. Łatwiej nam wtedy się prowadzi projekty, rozwiązuje problemy, doskonale. Drugą książką, którą czeka w kolejce, Sztuka wojny. Ci, co czytali, to pewnie wiedzą. Ja dopiero do niej sięgam. No. Okej. Okay. I w kolejce też czeka trzecia książka, ale ona czeka w kolejce Projektowanie przyszłości. No, genialna po prostu Jeffrey'a Likera, więc no, chyba tego nie trzeba rekomendować. Także czytam tą jedną, te dwie są w kolejce. Polecam wszystkim tą ostatnią pozycję. Mam przyjemność tam być nawet na skrzydełku okładki, bo wiecie, Lean się kojarzy z taką trochę skostniałą produkcją, tak przynajmniej mówią agile'owcy i inni, a tutaj mówimy o innowacjach Lean, o projektowaniu, tak, o przyszłości i tak dalej. To jest po prostu, książka jest fantastyczna, polecam wszystkim. Jestem ciekawy opinii, Zbyszku, twojej, jak ją przeczytasz. Mam nadzieję, że będziemy mieli okazję kiedyś o tym porozmawiać. Dziękuję za twoje książki. Słuchajcie, ja tylko dwie pokażę bardzo króciutko. Książkę, którą dostałem już jakiś czas temu pocztą od Katarzyny Złotowskiej, nie wiem czy kojarzycie, Lean Hospitals. Bardzo fajny, poręczny format. Z rozmowy z Katarzyną wiem, że format jest taki, słuchajcie, że pasuje do fartucha pielęgniarskiego i lekarskiego i rzeczywiście pasuje. Książka jest fajnie wydana, bo na takiej sprężynce. Słuchajcie, a co jest w środku? No, jaki może być Lean dla szpitala? No jest taki. Słuchajcie, są takie rzeczy, może znacie.
są takie, selekcja, samodyscyplina, parę innych rzeczy, tylko inne obrazki, nie? Tutaj ze Zbyszkiem dwa słowa zamieniliśmy na ten temat o uniwersalności tego, czym się zajmujemy, tego, co nazywamy Lean. I rzeczywiście w szpitalach to się też sprawdza, więc polecam tą książkę. Niedługo opublikuję recenzję, więc troszeczkę więcej o tym. I słuchajcie, i drugą książką, którą dzisiaj ściągnąłem z półki, a czytałem ją już kilka lat temu, ponieważ poznałem autora. Poradnik działań skutecznych i angażujących, autorstwa Andrzeja Koniuka. Andrzej napisał książkę, w której znajduje się wzór na efektywność zespołów. I tylko powiem wam krótko, że ten wzór się składa z dwóch elementów. To jest chcę pomnożone przez potrafię, czyli to, jak ja jestem zaangażowany, razy to, co ja potrafię, jakie mam kompetencje. W dużym skrócie, Andrzej jest wielkim fanem PDSA, nie mylić z PDCA, chociaż blisko koło siebie leżą. I o tym będziemy, słuchajcie, rozmawiali już za tydzień o 20 w następny poniedziałek. Ciebie, Zbyszku, też zapraszam już po drugiej stronie szkiełka tym razem. I powiem tak, było mi bardzo, bardzo miło Ciebie dzisiaj tutaj gościć. Dosyć niespodziewanie się zgadaliśmy i bardzo się cieszę, że to się tak potoczyło i że mogliśmy ten wieczór spędzić razem. O tym, że to było dobre spotkanie, niech świadczy liczba komentarzy, która tam idzie w setki i godzina 21:15. Umówiliśmy się na 60 minut z wszystkimi. Super, bardzo Ci dziękuję, Zbyszku. Dziękuję wszystkim za to, że byliście z nami. Zbyszku, poproszę jeszcze o to, żebyś przejrzał później komentarze. Wybierzemy osobę, która dostanie książkę. I co? Widzimy się za tydzień, tak? A, Zbyszku, jeszcze jedna rzecz. Jak Ty byś chciał coś sprzedać, albo jakbyś chciał na czymś zarobić, albo nie, jakbyś chciał być altruistą i komuś w czymś pomóc, to w czym Ty pomagasz? W czym Ty pomagasz ludziom z tym cleanem i z czym mogą do Ciebie przychodzić? Z jakim bólem głowy? O, jakbyś tak w dwóch słowach powiedział. Wiesz co, nie będę w żaden sposób oryginalny, będzie to raczej chyba dość kolokwialne akurat. Słuchajcie, to jeżeli macie potrzebę, żeby doskonalić swoje procesy przy wykorzystaniu Lean bądź Six Sigma, to serdecznie zapraszam. Jeżeli macie potrzebę wiedzy, bo to jest kwestia, mój obszar pracy to są tak naprawdę trzy takie główne kotwice. Pierwsze to jest typowe doradztwo, a więc generalnie ktoś się do mnie zwraca, mówi: słuchaj, co ja mogę tutaj z tym zrobić. Czasami też z częścią klientów pracuję tak, że robię diagnozę, robię input do dalszych działań i na tym się kończy nasza współpraca. Z częścią klientów pracujemy na zasadzie takiej, że robimy projekt od A do Z, czy też w ogóle pracujemy długofalowo. No i trzecia, taki obszar mojej współpracy to jest kwestia typowych szkoleń z tego obszaru. Na mojej stronie znajdziecie to, czym ja się tutaj głównie zajmuję. Natomiast to są takie puzzle, które są układane w zależności od tego, jaka też jest potrzeba danych klientów. Z każdej z tych trzech filarów cenię sobie jedną zasadniczą rzecz, mianowicie ja też bardzo dużo zabieram od drugiej strony. I to jest dla mnie w ogóle fenomen współpracy z ludźmi. Uczymy się od siebie nawzajem, jednym słowem. Tak. Wrzucam wam linka do strony Zbyszka, cleansupport.pl. Bardzo łatwo zapamiętać. Ten clean to po prostu, powiem ci, nie mogę się tego pozbyć. Będę dzisiaj chyba śnił o tym cleanie, że on się wbija. Dziękuję ci, Zbyszku, raz jeszcze. Dziękuję wszystkim, że byliście z nami. I co? I do zobaczenia, Zbyszku. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz się tutaj spotkamy. Będę próbował Cię zaprosić za jakiś czas. Wszystkiego dobrego, spokojnej nocy, udanego tygodnia, bo mamy dopiero poniedziałek.